Moi drodzy, teraz już wszystko śmiga, ja w ogóle jestem w szoku. Mamy tutaj Edzia, siemanko. Siemanko, cześć, witam. A także Koro. Cześć, cześć. Ja cię nie poznaję. Cześć, w ogóle zajebiście was widzieć w ogóle. Co się cześć, w ogóle stary. Stało? Ciebie również. Hej. Może co? Od początku, dlaczego no. Nasz topowy freestyle'owiec przychodzi? Czego ty się uczysz? Kwiatuszki? Słucham? O co chodzi? Z czym? Nie, ja po prostu, tak kurczę, bo... Wiesz co, ta konferencja pierwsza, ja walczyłem kiedy ostatnio? No walczyłem na konkurencyjnej poniekąd gali, wiesz, 2 lata temu z Rybą, natomiast ta konferencja, która była ostatnio, mi strasznie w ogóle odświeżyła głowę. Edzio też się bardzo do tego kurde stary, naprawdę dziękuję ci, bo teraz, no mówię, no stań kurde, no znamy się długo, tak? Prawda. Dzięki. I po prostu sprawa jest taka, że bajka nawet, którą mi zaprezentował Edzio, strasznie się przyczyniła do tego, że ja faktycznie doszedłem do wniosku, że ja kurwa sobą nic nie reprezentuję. Wziąłem się teraz za siebie, żeby wiesz, ogrywałem wszystko na wyzywaniu ludzi. Od paru dni po prostu zmieniłem trochę nastawienie do życia, skupiam się na rozwoju duchowym, na rozwoju osobistym. Wiesz, biohacking się interesuje, jest taki na przykład suplement Ashwagandalf, czy... No tak, tak. I to w ogóle bardzo dobrze mi robi. Też byłem na seminarium Super Mario. Używam też diety Natana Marconia, ale tylko jednego posiłku, bo ja mam też inne współpracę. Natomiast nie od razu Rzym zbudowano. Także no bardzo się jaram i też Edzio w ogóle widziałem, że ty w wywiadach już wiesz, byłeś taki trochę zdołowany, że poruszałem te tematy. No faktycznie głupio się zachowałem, poruszyłem niektóre te tematy takie drażliwe. Natomiast też zauważyłem, że masz jakieś problemy takie wewnętrzne ze sobą. Natomiast mi te parę dni, które od konferencji mieliśmy, pozwoliło w ogóle spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. I dzięki temu ja nawet mam... czy widać? To ta bajka. Tak? To ta bajka tak cię zmieniła. Tak, ta bajka mnie zmieniła, bajka o Kornelu. Ja faktycznie dostrzegłem tam, ile mam wad i ilu mi brakuje zalet, tak? Dobra, no to pokaż tą prezentację. Znaczy, tak? to zaraz przejdźmy, wiesz, nawet nie było jeszcze nawet rzeczy sponsorskich. Bez nich by nas tu nie było, to po pierwsze. Po drugie, do wszystkiego jeszcze przejdziemy, to zaraz po prostu pokażę, już i tak mówię za dużo, także... Dobrze, to może najpierw ja zaś, bo widzę, że jesteś na bieżąco. Wiesz co, nie, bardziej jedyne, co zapamiętali po tobie z pierwszej konferencji, to że Joseph wybieg na scenę, to tak skracając cały panel. To tak jak po tobie. Tak. No tak, właśnie, jak to sobie myślałem później w domu, że jaki fart mieliście temat o zawodnikach i akurat ty nie nawinąłeś nic o Josephie i cała złość się skumulowała na biednym twarzy. Tak, znaczy, tak. Temat był o Grand Prix generalnie, nie o zawodnikach. No tak, nie? Tak. Więc Joseph chyba nie bierze udziału w Grand Prix. Ale co, że w Grand Prix nie ma zawodników? Wiesz, jakie to są persony? Nie, chodzi ale czy o to, co ty im zarzucasz, że oni nie są zawodnikami? Stary Darolew miał parę walk na swoim koncie. Ale ja kompletnie grany. Nie to miałem na myśli. No dobra, to nic. No, ale masz rację, że jakby wiesz, mogłem to rzucić ja, mógł to rzucić Koro, rzucił to Koro, padło na niego, więc to on miał zaszczyt dostąpienia konfrontacji z Josephem Bratanem. No jak to ty mogłeś? A jak ci się to, jak w ogóle ty to oceniasz, bo na przykład ja widzowie to widzieli, że byłem w strasznym szoku, bo nie spodziewałem się, że ktoś się zepnie o tym freestyle, a już tym bardziej raper. I ja w ogóle nie mogłem w to uwierzyć, jak zacząłem, że Joseph jest taki niesamowicie tam naładowany i że wręcz idzie do bójki. Znaczy ja tam w ogóle, jak freestyle'owaliśmy, to miałem taką perspektywę, że kątem oka zerkałem i widziałem, że tam coś się dzieje, jakieś zamieszanie, ale nie do końca. I nie ostrzegłeś mnie? Ja byłem w chuj zaskoczony, stary. Mogła mi się stać krzywda przed walką. Ale właśnie nie widziałem co konkretnie, tylko widziałem, że się dzieje jakieś zamieszanie. Byłem zajęty freestyle'owaniem, więc trochę nie... No jak całe życie, zresztą za to ci wstyd, nie? To ma 5 milionów. Prawda. No, co zresztą udowadniasz swoim strojem dzisiejszym, a w ogóle zajebiście się dzisiaj ubrałeś. Dziękuję. A to jest twoja marka, nie? Tak, no nie ubrałem się tak jak ty, może... No nie, ale... no ja się bardziej wyjściowo ubrałem, wiesz, ja to traktuję poważnie, ty przyszedłeś sobie w dresach tym razem. Ja na konferencję też, bo wiesz, dla mnie to po prostu był trening taki freestyle'owy też poniekąd. Też w razie jakiegoś zamieszania chciałem być ubrany adekwatnie do sytuacji. No w takim stroju, jeżeli na przykład Joseph by się zdecydował na jeden ruch w przód, zamachnął się, no to wiesz, ja mam ograniczone pole manewru, też takie ciuchy mam, no, bardziej wyjściowe, nie? Właśnie na jakieś jak seminaria chodzę, czy jakieś szkolenia też o tym biohackingu. No to muszę być po prostu w miarę reprezentatywny, tak? No prawda, no. Tu też mi powiedzieli, nie powiedzieli, o, jesteś spóźniony, tylko powiedzieli dzień dobry, nie? To też jest, wiesz, taki
taki już inny król, jak się kogo traktuje, nie? Ja też szanuję to, że w ogóle podszedłeś, normalnie się przywitałeś, bo na konferencji to ta piona, ja wyciągnąłem rękę, ty tak odwrócenia. Tak, tak, ja być, nie chciałem podawać ręki, no właśnie, bo, mnie, tak się domyśliłem, bo mnie w ogóle ta bajka tak skrinżowała strasznie, myślę, ja pierdolę, właśnie czegoś widziałem, że tak strasznie zareagowałeś na nią, wiesz, ja tutaj prześmiewczo, wiesz, śmieszki, heheszki, bajeczka. Nie, nie było, że ty coś prześmiewczo zrobiłeś, tam było w opisie pod bajką napisane animacja trap typie, więc po pierwsze nie ty ją robiłeś, tylko trap typie i on się w takich rzeczach bardziej specjalizuje, w takim kontencie, co dziwne w ogóle, że się trzymacie jako ty, jako osoba wierząca, wyznająca wszystko dobre, co może być, gdzie on robi taki pato content, że to jest po prostu, no nie wiem, jak wy się przyciągnęliście, chociaż przeciwieństwa się przyciągają, no. Ja jest, bo... Co? Jaki performance? Znaczy, że to, ale to jeszcze nie, przecież nie przedstawiłem nawet. Tak czy siak, cieszę się, że jakby podszedłeś tak inaczej do tego naszego dzisiejszego spotkania. Wątpię, bo... nie widziałeś tego jeszcze. No nie widziałem, no ale to dotychczas. Nie zapeszaj. Nie zapeszam, mówię ci dotychczas. Okej. Okay. Rzeczy jakby, to są rzeczy, których nie widziałem na konferencji, no to chyba jest niezaprzeczalne. Tak, bo ta koszula z Zalando szła jakieś 13 dni, stary. Tak? No, bo to, wiesz, nie brałem tej ekspresowej wysyłki, no. Edzio, pytanie. W każdym razie, no kurczę, długo myślałem, o co mogę cię zapytać, ale no byłeś dla mnie tak nudną i bezbarwną postacią, że... Co ty pierdolisz? Do teraz ogólnie czy na konferencji? No do konferencji. Jakby do konferencji? Takim, znaczy do konferencji. Do, jak do teraz. Do konferencji? Do teraz ogólnie od zawsze? No... I postanowiłeś i pomyślałeś tak, kurde, ale nudny gość, zrobię o nim bajkę. Genialne. Sobie to. Mniej więcej. Doszliśmy do pytania. Edzio, tak, pytanie, tak, zadaj tak, to tak. Pytanie. No bo mi dobra. Nie odpowiada, że ty pytań nie No ja chciałem cię zapytać generalnie, jaki masz pomysł teraz na siebie, na swoją karierę, bo no w bitwach już nie startujesz, te bitwy to też już nie to co kiedyś. Tak, no muzykę robisz serwerem na bitwę o południe, to też, faktycznie lepiej się z tego wymiksować. Czekaj, zaraz mi odpowiesz. No dobra. Więc no bitwy to już nie to co kiedyś i też już raczej nie startujesz, muzykę robisz taką sobie, która też jakby za głośno nie idzie. Jakby no ta walka ze mną to jest taki twój ostatni strzał na jakąś popularność. Tak, i się zastanawiam, jaki masz pomysł na swoją karierę, w czym chcesz teraz zaistnieć, w jakiej jakby gałęzi się rozwijać, jak siebie widzisz, jakie masz pomysły? Biohacking. Biohacking to jest przyszłość. Rozwój umysłu, wiesz, teraz jest tyle chemii w ogóle, środowisko jest zanieczyszczone, przekazujemy coraz słabsze geny. Ostatnio były nawet badania, że osoby w wieku 25 lat mają mniej więcej tyle testosteronu, co stare 70-latkowie, to są nasi dziadkowie, wiesz o co chodzi? I to jest przykre, właśnie trzeba dbać o takie stare detale, żeby te hormony były w porządku. Ja na przykład sobie badałem tarczycę ostatnio, też jest słabo z tym, też jest słabo, ale to akurat jest wina redukcji. Więc właśnie, jaki mam pomysł na siebie? Wiesz co, myślę, że już mi się skończyły pomysły. Biorę się po prostu za normalne życie, biorę się za normalną pracę i będę chciał się realizować po prostu w coachingu, w motywacji. Wiesz, ja od zawsze też jakby, tak jak mówiłeś, czy chociażby my robiliśmy kawałek taki motywujący wspólny. No właśnie w takich rzeczach bym się chciał realizować i naprawdę, mimo że przyznaję się, okej, bo ja robię motorykę u siebie w Rzeszowie. Trening motoryczny taki, wiesz, na siłowni, tylko już dostosowany pod sztuki walki, nie? Natomiast przyznaję się, kupiłem ten trening Natana Marconia i to był pod niego trening, tak? To był pod niego, nie chciałem też, wiesz, jakby sobie zmieniać całego gameplanu. On mógł mieć inny gameplan na Darol Wa, zresztą widać, może nie miał w sumie gameplanu. Natomiast robiłem sobie dwa ćwiczenia po prostu z każdego tego treningu jego i one się faktycznie przekładają i widzę, że w tym jest dużo takich po prostu luk, które ja mogę sobie, wiesz, zebrać w całość i sam stworzyć własnego siebie takiego coachingowego. Też chcę ludziom dawać nadzieję, chcę ludziom dawać inspirację, tak jak ty mi dałeś tą bajką, wiesz, ja już stary po czterech dniach, ile, kiedy konferencja była, 3 dni temu? W środę, a mamy niedzielę. Okej, 4 dni temu była konferencja. 4 dni minęły, stary, i ja tyle znalazłem już, no chcę ci to zaraz pokazać, myślę, że tak po jednym pytanku i możemy to zrobić, bo po prostu sam mam przemyślenia wobec twojej osoby i to mam... Zróbmy tak, teraz ty zadasz pytanie. Okej, tylko to jest moja pierwsza w ogóle taka prezentacja na żywo, nie? Dasz radę, tak mi się wydaje. Dam radę, pewnie, mam wskaźnik, z której strony powinienem stanąć, z tej nie. Z tej jest git. Dobra, z tej jest git. Okej. Ja doszedłem do wniosku.
po pierwsze. Po pierwsze, rozwój uskrzydla i tak jak mówiłem, całym crew jest to, żeby po prostu skupiać się też na tym biohackingu. Edge, ja zauważyłem, że ty masz duży problem też z akceptacją siebie, że czasami robisz takie powierzchowne rzeczy, płytkie i według mnie powinieneś zajrzeć w głąb siebie. Też sam mówiłeś, chodziłeś do psychologa czasem? Zdarzyło się. Zdarzyło się, ale na zasadzie to były jakieś pojedyncze wizyty, czy po prostu... Nie, regularne. Było, nie? Było. No widać od razu, że było. I po pierwsze, Edzio, odkryłbym siebie na nowo. Mamy tutaj grafikę pierwszą. Odkryj siebie. Jezu, tu a nie, dobra, jest cenzura. Okej, dobrze, więc od czego należy by zacząć? Po pierwsze, wartości wewnętrzne są najważniejsze, które się składają na szczęście, tak? Możemy sobie na przykład wyróżnić 5 wartości. Pierwszą taką wartością jest akceptacja społeczna. Ja już się pogodziłem, że ty jesteś jaki jesteś. Jak, Mateusz, akceptujesz społecznie Edzia? Tak, jasne. No, więc to po prostu, wiesz, musisz dbać o akceptację społeczną. Pamiętaj, że też udany związek się zgrywa w dużej mierze, żeby to szczęście osiągnąć. Natomiast tu myślę, że sobie dobrze radzisz, ponieważ tam, pamiętam, masz taką koleżankę na TikToku, Agata, tam wy jakieś te TikToki wspólne robicie, nie wiem, czy już coś tam poważniejszego jest. Ale to nie tylko z nią, bo ja... No właśnie, tylko z nią. I widziałem też nawet, no właśnie, kolega wspomniał, Gabriel z Warszawy, że na Polsacie coś z tą, to było... Nie, no gdzie? Nie? Ja nie robię takich rzeczy. Jak to nie? Nie, no gdzie? Czemu? No... A, Wiara! Wiara, okej, czyli nie robisz takich rzeczy, ale nie przeszkadza ci to się spotykać z paroma naraz. To zależy w jakim charakterze. A, okej, rozumiem. Natomiast, no w sumie faktycznie nie masz tylko jednej pary. Też z Dominikiem Skowyro byłeś w Tajlandii, no to... To w sumie jest dużo tych potencjalnych partnerów, okej. Ale co sugerujesz z tą Tajlandią? W sensie, że ja z Dominikiem coś? Nie wiem, tak, znaczy, no bo wy byliście na jakichś wakacjach razem? Bo kiedyś też byłeś chyba z dziewczyną na wakacjach, to tak... Aha, bo to był taki po prostu kumpelski wypad. No tak jakbym z tobą teraz pojechał na wakacje, wiesz. A, dobra, to nie, to ja myślałem, że jakoś ten, tam wiesz... Spoko, no ale spoko, to luzik, lecz nie? Po trzecie w sumie, Wiara, ale to już ustaliliśmy, jesteś wierzący, tym bardziej... Ja nie chcę poruszać Wiary, to jest drażliwy temat, tak? Tym bardziej, że każdy jakby swoje wartości wyznaje, tak jak na przykład Tedzio jest wierzący, ale w Wielki Czwartek postanawia jechać na Trójmiejską Ligę Freestyle w Gdańsku i ją wygrać, wyzywając i uprzedmiotowując wszystkich ludzi wokół na scenie. Także to pomijmy, bo to w ogóle nie jest takie, wiesz, to jest mocno indywidualna kwestia. Zostaje nam godność. A co to jest godność? Dobra, to pomińmy, ale ty wolisz ewentualnie, bardziej chyba pieniądze mi się zdaje od godności, tak sugerując po TikToku. I co? Pamiętaj, żeby po prostu według mnie powinieneś zadbać o synergię tych 5 rzeczy, które złożą ci się na wewnętrzne szczęście. Bo Edzio, ty popełniłeś podstawowy błąd. Po prostu zamiast się skupić na tych wartościach wewnętrznych, skupiłeś się na wartościach zewnętrznych. Tu akurat źle zapiąłem klamrę, jak mówiłem, pierwszy raz robię prezentację, ale nie szata zdobi człowieka. To jest źle. Szata czyni bez beka. Edzio, nie robimy z tej strony, że ty chcesz się wypindrzyć. Ty się musisz zająć wnętrzem swoim, tak? No właśnie. Więc to pierwsza rada ode mnie. O Jezu, to nie ta prezentacja, przepraszam. Czyli tam, bożej, bo nie widziałem Joseph. To nie, bo to w ogóle jest osobny temat, to mi się musiało źle wkleić. Natomiast kolejna sprawa, czy ty masz jakieś inspiracje w życiu? Jakieś osoby cię inspirują konkretne? Popatrz, mamy na przykład tutaj topkę światową, mamy Marka Zuckerberga, mamy Jeffa Bezosa, mamy Ilona Muska, mamy Sentino, mamy Darol Va. Mamy Sebastiana Alvareza, no dużo jest tych osób, tak? I co te osoby łączy, powiedz, według ciebie? Według mnie wszystkie znalazły się na twojej prezentacji. Wszystkie jest groźne. Kurwa gorzej niż myślałem z tobą, stary. Cieszę, słuchaj, że mam coacha takiego jak ty. Nie zauważyłeś, że te osoby wybrały nietuzinkową drogę, po prostu szlaki w nieznane przecierały. One nie wiedziały, one ryzykowały. To jest nietuzinkowa droga naprawdę, tak? I nie wiedzą, nie wiedzieli, gdzie ich ruchy ich zaprowadzą. Każdy ich nazywał szaleńcem, że wiesz, to po prostu nie wyjdzie, że gdzie ty idziesz, zajmij się czymś normalnym. A popatrz, ty też musisz coś takiego... Aha, czekaj, bo ty robisz coś takiego. W sumie też by się nikt nie odważył takich TikToków robić, tylko ty nie jesteś inspiracją, tylko pośmiewiskiem. Dobra, to pomińmy w chuj, bo to w sumie... Nieistotne.
to nie. Teraz natomiast w takim razie chciałbym przejść jeszcze do jednej kwestii, jeśli to nam zostaje odcięte. Edzio, twoja bajka o mnie opierała się na tym, że jestem no-name'em, że nie mam zasięgów. Tu jest wykres wyświetleń. To jest twój nowy singiel. Pewnie nie słyszeliście, bo został on wrzucony 2 dni temu. Nazywa się Sen. Jest na kanale YouTube Edzia. Ja go słuchałem. Słuchałeś, Mati, nowego utworu Edzia? Nie miałem jeszcze okazji, ale obiecuję, że nadrobię. Trzymam za słowo. No to ja ogólnie bym zmienił nazwę na koszmar. Natomiast, okay. Słuchaj, prześledziłem sobie wykres tych wyświetleń. Bajka o Kornelu. To ja, Kornel. Bajka o mnie zrobiła w 3 dni 4200 wyświetleń. Animacja Trap Typie. Bajka o tym, że jestem no-name'em na twoim wielkim kanale, na którym... Bo ty masz pod telewizorem ten przycisk na YouTubie. Pytałeś go, gdzie... Przycisk YouTube'a, pytałeś go, gdzie dać go. Tam 300 tysięcy już nawet masz subskrypcji. Ale dumny jestem, że tak śledzisz w ogóle moje social media, relacje, wszystko. No jak 20 storek wkleiłeś, ja też się inspiruję dużo tobą. Wiesz, śledzę twoje ruchy, chcę wiedzieć, czego nie robić, żeby też nie popaść w podobne te. Okej. Okay. Zajebałem się. Dobra, natomiast kawałek Sen. 8 tysięcy wyświetleń 2 dni temu. Edzio. Co ty, kurwa, zrobiłeś? Bo nazywasz mnie no-name'em i jesteśmy w takiej samej pizdzie. Wczoraj dodałeś... Poczekaj. Bo tego akurat nie mam wydrukowanego. 29,90 za jedną kartkę, a jeden. Ja pierdzielę. Ale już kończymy, tylko dajcie mi jeszcze... Uj. Dobra. Edzio, wczoraj post. Rundki. Już jutro. Polubienia 409. Na Instagramie. I ty mnie, kurwa, nazywasz no-name'em, że ja nie istnieję? Jeden komentarz, odpisz PW. Stary, ja nie dodałem żadnego zdjęcia, że są jutro rundki, a mam więcej lajków. A nie kazali ci? W sensie nie... Cicho, kurwa, stary. Nie, spoko, dobra. Przejdźmy teraz jeszcze do ostatniej kwestii. Ja wyliczyłem marker mam. No już się przysiądę, skoro kończysz. No powiem szczerze, takiej prezentacji to nie pamiętam jeszcze. Tak. Freak Fightów. Tak, no. Ja tak samo. Dobrze, ja po prostu wyliczyłem wzór, według którego ty się możesz zmienić. Tylko chwilka, bo ja tu będę notować. Ja bym to przesunął. No ale zawsze musi być jakaś obsuwa, nie? My też się spóźniliśmy do studio, znaczy ja. Wzór matematyczny będzie? Tak, wzór matematyczny. Ponieważ, Edzio, znalazłem dla ciebie wzór do naśladowania, który powinieneś skorzystać, żeby faktycznie móc się wziąć za siebie. Żeby wyliczyć ten wzór, kurde, czy ja nie wiem, czy to nie runie, a widać to dobrze? Widać? Czy trzymać ci jakoś ten? Nie. Sam się utrzymuje, wiesz? Okej. Okay. Dobrze. Żeby wyliczyć nam ten wzór, potrzebna nam prędkość wzrostu wyświetleń na TikToku. Jak ją wyliczyć? Masa wygenerowanego cringe'u, czyli w tym przypadku ilości filmów Edzia na platformie TikTok, razy czas, w którym Edzio działa na TikToku. Troszkę większe literki pisz. Proszę, będzie lepiej widać. Okej. Dobrze, czyli potrzebna nam jest masa cringe'u najpierw. Zaokrąglimy to do 400 TikToków. Nazwijmy VVT. Aż tyle dodałem już? Wow. No. A liczyłeś, czy to jest tak na szacując? Liczyłem, że skończysz, ale nie zatrzymujesz się. Dobrze, i to musimy pomnożyć razy czas trwania tych TikToków. Ogólnie jakby ile ty się już tak poniżasz? 3 lata? 2. 2 lata. No 2,5. No to już zaokrąglimy do 3, bo ja mam już obliczone to, więc i tak jak powiesz z inną liczbę, to ja nie mogę zmienić, bo mi to zjebie wszystko, nie? Czyli wychodzi 1200, tak? 1200 wychodzi, czyli wychodzi nam... W przybliżeniu 1200 wyświetleń na minutę. To jest prędkość generowania cringe'u przez ciebie. To jest naprawdę sporo. Przeciętny obywatel ma tak do 60. Dobrze. Teraz musimy to przełożyć na kilometry na godzinę, ale nie bawmy się tutaj w taką dokładną matematykę. Także przyjmijmy, że to jest 1200 kilometrów na godzinę. To mnożymy przez ustalony limit wagowy w naszej walce, czyli 73,5 kilo, tak? Aha, czekaj, 71,5?
A, bo ja muszę jeszcze więcej zbić. Nie, nie, nie na równo 77 i 70. W połowie nie, tylko 71,5 musi być, tak? No tak. O, dobra, no. Tak jakoś to było. Jezu, sorry, bo tak rozsądkowo pomyślałem, ale no kurwa, jak się obsrałeś, to co? Dobrze, i jak to pomnożymy, wychodzi nam 85 800. Okej. I co nam daje ten wynik? Słuchajcie, to jest wielkość siły uderzenia realnej rzeczywistości w Edzia, znaczy z którą Edziu musiałby przyjebać w ścianę, żeby pójść po rozum do głowy i po prostu wybić sobie pomysł o tym, żeby prowadzić TikToka. Ale czy Edzio jest w stanie z prędkością 1200 km na godzinę przyjebać ścianę? No nie. Natomiast mamy alternatywną metodę, ponieważ 17 czerwca ja mogę ci zafundować taką operację w klatce, pierdolnąc ci w głowę. I na tym chciałem zakończyć, także ja do tego doprowadzę i to by było w sumie na tyle na dzisiaj. Tak. No. Fajnie. Tam jest? Fajnie, fajnie. Dziękuję, to by było na tyle. Nie wiem, co powiedzieć. Jednym pytaniem. Część przełyku ptaków. No to jest pytanie, czy część przełyku ptaków, czy wiecie, jak się nazywa? Ktokolwiek? Z reżyserki ktoś, ochrona? Ty? A nie, bo to... Nie wiesz? Nie. No to dzięki, no. Rozwiązuję dalej. Dobra, no bo nie miałem pytanie. Tego rozwiązanego. Ja nie mam więcej pytań. Nie, Edzio, skup się. Do mojego oponenta. Skup się, nie, no to pytanie na końcu musi być. Co mu będę przeszkadzał w jego krzyżówce? Niech jak może rozwiążę, to wtedy... Akurat mam, z nim nie porozmawiasz. Jaka odpowiedź? Nie wiem, ja bym dał Stephen Hawking, ale jest na 4 litery. Dobrze. Może czuks? Edzio, dawaj pytanie. Numer 4. Ale to spytał. A dostałem informację od reżyserki, spytał, jaka jest odpowiedź. No siema, ja chciałem cię zapytać, jako ci zawracamy. Byłeś wywołany do tablicy, nie wiem, czy oglądasz nasz live? No nie oglądam, ale podsyłają mi tutaj. Nie, to w ogóle przez przypadek, Joseph, wiesz, bo to się tak stało, że ja szykowałem prezentację na Edzia i po prostu, kurczę, ja po tej konferencji też tak wybiegłeś na tym panelu i miałem tam, jakoś musiałem wyrzucić te emocje, zrobiłem sobie tam jakąś śmieszną grafikę i mi się to wplątało w te wszystkie druki, także faktycznie, no był tam jeden obrazek z tobą, no przyznaję. To ja widzę, że tutaj większy hype sobie zrobisz, kurwa, na konfrontacji ze mną niż z tym Edziem. A Edzio miał cię tak rozpromować. Tak, tak, właśnie, no wiesz, Edzio zrobił bajkę o mnie, że jestem no-name'em, robiąc ją po prostu sam mnie wybił, co jest w ogóle paradoksem, no. A jeszcze, a właśnie, a propos, właśnie mi podsyłali teraz, właśnie widzę, ten, profilowe, ty widzę, że ładne profilowe masz, no? Tak, dałem nasz face to face, bo po prostu ja chciałem sobie wrzucić nasz face to face jako zdjęcie, natomiast dostałem tylko zdjęcia z Edziem, nie wiedzieć czemu, bo jedyny realny face to face z emocjami miałem z tobą, także chciałem sobie po prostu wziąć jakiś z konferencji i takie jak znalazłem, to sobie wrzuciłem, żeby też było to zdjęcie tam wrzucone, a ty też byś wrzucił? A co to za zdjęcie tam żeś kurwa na tych rundkach ten? Na rundkach? Bo nie, ja to no tworzę, tam... żebym ja się potem kurwa gotować nie musiał, bo wiesz, że ja tam... No wiem, kurwa, no ty emocjonalny chłop jesteś, no. Tam wybiegłeś do mnie, ale wiesz, no ja tam nic złego w sumie nie powiedziałem, szczerze mówiąc, to ty mnie wyzwałeś od Gamoni później, nie wiedzieć czemu. Ja szczerze mówiąc ani razu cię nie wyzwałem. Co ciekawe, sam się wkopałeś, ponieważ powiedziałeś, że ja nie wiedziałem, że ty debiutowałeś u Kaliego i to prawda, nie wiedziałem, ale fakt faktem nawet był Malik na ficie na tym traku, tak szczerze mówiąc, ale, nie? Ale patrz, ale do czego przetaczałeś, że z jego platformy, że wyszedłem, ale to, a to, że nawet tam był nawet Malik, już nawet pomijając, no dobra, to, ale... to nie Malik mnie zaprosił na numer, wiesz, u Kaliego na płycie, to jest po pierwsze, proste. A to, że tak uznał, że we dwóch, jak tam będziemy, to będzie to jakoś, to nie wiem, no że tak mu pasowało, no a ty tam mówiłeś też, że z kanału, no to kanał był tego, Kaliego, a nie ten, a druga sprawa to jest taka, że proszę mnie tam nie wpierdalać w żadne swoje ilustracje, bo jak ja mówię, kurwa, jak zobaczę, że tam coś tam przygięłeś, to mówię, to chuj, nie będzie uśmiechu. Okej. Nie, właśnie, znaczy na tej ilustracji był w ogóle uśmiech, bo to... Pozwolisz, że ja pokażę. Dobra, dobra. Ilustrację. Tam nic takiego w sumie nie ma hardkorowego, ja wiesz, sobie robiłem te prezentacje, a akurat mi podsyłali jakieś zdjęcia i mi się to wplątało, natomiast... A uczesany chociaż byłem na tym zdjęciu. Zajebiście zobacz, uczesany. Teraz możesz zobaczyć. Powiem ci, że to jest jedno z lepszych uczesań. No...
bo ja w przeciwieństwie do pierzastej gęsi na przykład, to wiesz, wszystko jest w normie. Nie, jeśli chodzi o ten wers, którym ja tam nawinąłem z Edziem, co tam dokładnie było, wiesz co, no nie, no to już, kurde, no ale nie oszukujmy się, no dobra, jakby dobra, to, że już, jesteś... Kurwa, za ciepło się robi, tam chłopaki pewno z Heineken, już kurde pierdolca dostałem, że tu miało być gorąco, a jest kurwa, a jest ciepło, kurwa. Jest, dobra, jest. Jest. Dobra, już kurwa ten, mój temat ma zostać kurwa pomijany, bo inaczej mówię, będę musiał to kurwa wyciągać, weryfikować, bo ja powiedziałem, że chuj. I to nieważne, czy to jesteś ty, bo tam też słyszałem, że ktoś tam mówi, nie wiem, ktoś tam coś tam sugerował, że jakby to był ktoś tam inny. Kto by to kurwa nie był, to i tak zawsze będzie moja reakcja. I to każdy wie, kto mnie zna. No wiem, ale twoja reakcja po prostu była nieuzasadniona, nie? Bo ja nic nie złego gadaj, tam... Nie gadaj, tobie jeszcze dobrze to zrobiło, nie gadaj. Bo... Znaczy wiesz co, to powiem ci, że ja powinienem zareagować na twoje słowa, bo ty mnie nazwałeś Gamoniem. Wyobraź sobie, ja bym cię teraz nazywał Gamoniem. Miło by ci było, ja po prostu... Nie, jak ja... Słuchaj. To mogę zareagować. Tak, mówisz, tylko kurwa. Pomyślałem, bo ja siedziałem w pierwszym rzędzie na twoim panelu. Wspomniałeś, że jacyś gamonie na tym, na panelu coś tam o tobie mówią, ale ja pomyślałem, chwila, no nie będę chyba wychodził na czyjś panel, tak? I się wtrącał, więc... Ale więc nie, nie tylko, albo na tym panelu swoim to wrzucałem jeszcze, nie tylko na ciebie gamon mówię, jeszcze szalony gamon jest. Szalony gamoń? Kto jest szalonym gamoniem? No kurwa, no szalony gamoń. Okej. Okay. Reporter, kurwa. A, reporter. Znany przez i wobec. Okej, okej. Dobra, ten, ty, Kaniowski, jesteś, kurwa, na linii? Jestem i tak się zastanawiam, Józef, właśnie, czy ty ogólnie żałujesz trochę tego wjechania na tą scenę, jak poczytałeś, nie wiem, komentarze i tak dalej, czy po prostu taki jest Józef Bratan i ty zrobił to nie samo? Nie czytam, kurwa, człowieka, mam to w chuju, bo i tak na koniec dnia oni mi zatankują samochód. A jakim jeździsz? Chciałbyś, kurwa, nie po to zwiedziałeś, żeby teraz się pucować z tego, ty. No dobra, no, ja Boltem. Najczęściej. No, no widzisz. No ale jeszcze wszystko przed tobą, spokojnie, kurwa, jak tam, jak cię Edzio, kurwa, nie sięgnie, to może, kurwa, ale nie, ja nie wiem, czy ja bym nawet się chciał... Możemy, bo możemy zrobić oficjalną walkę o miano Gamonia, po prostu, bo to się wtedy wyklaruje jasno sytuacja, przegrane no, naszej walki... To nie ma o co przeżywać, to wiadomo, że jesteś, kurwa. Nie, mi się zdaje, że ty jesteś większym. No, zobacz, teraz idzie, kurwa, bo nie ma mnie obok. Oj, kurwa, dobrze, że jeszcze jedna konferencja jest, kurwa. Mam nadzieję, że będzie gdzieś, że twój panel, a nie, bo wy macie pierwszy panel. No, ale to wbiegniesz kurwa. Najwyżej. No, nie wiem, czy teraz ci dadzą, bo mówię, kurwa, jak widzę, że tutaj ci się język, kurwa, rozplątuje jednak, tu niby chuja palisz, że, kurwa, nie chcesz żadnego spięcia, ale jednak dobrze ci to robi i czujesz to na, kurwa, nie wiem, czy tam się to na lajki przymienia, bo nie obserwuję, nie patrzę. Ja to mam to w dupie akurat, bo sam mam konto prywatne, więc też mnie za mocno nie interesuje to, bo ja jestem, kurwa, raperem, a nie, kurwa, tam influencerem, żeby mieć otwarte konto dla wszystkich, ale i tak, kurwa, nie pozwolę jakby tutaj używać Józefa Bratana w słowach przenośnych i, kurwa, jakichś tam zabawnych, dlatego mówię, że jak masz jakieś tam ale, to chciałbym, żebyś się wstrzymał do tego, aż ja będę obok. Nie, no pewnie, ja jakby nie mam potrzeby też poruszania tego tematu, w sumie nie rozmawialiśmy o tobie, wiesz, no akurat zadzwonili, to tak się złożyło, także co, no pewnie widzimy się na konferencji. Jeszcze... No na pewno się widzimy na konferencji. No. Na pewno się widzimy na konferencji. Czy to jest jakieś zdanie, że chcesz pogadać z Korem mocno w cztery oczy, czy mi się wydaje? Nie, to będzie tak, że po prostu ja wymienię z nim parę zdań, jeżeli on będzie tak jak przez telefon też wyrażał swoje jakieś zdanie, no to chuj, to najwyżej będziemy inaczej gadać. Znaczy z tego co ja zrozumiałem, to Kora jedynie ci odpowiedział, że jesteś większym gamoniem niż on. No jeśli Józef twierdzi, że ja jestem gamoniem, to ja też... Nieistotne, to ten gamoń, kurwa, zobaczysz, jaki jest. Już nie chcę tutaj używać za mocnych słów, bo... No. Nie ma sensu. Tak, a tak z ciekawości, w jakiej ty wadze byś się chciał bić? Bo gdyby... Na pewno nie w 70, kurwa. Ile? Ja mówię,
na pewno nie w 70, mówię, że każdy niech se waży kurwa ile chce, byleby nikt się kurwa tutaj do mojej wagi nie przypierdalał, bo ja sam tego nie pilnuję, a nie chcę, na pewno nie będę Michi pilnował przed dla kogoś. No stary, ja muszę teraz sałatę wpierdalać, bo Edzio tak samo mi kurwa wariuje, on 7 dych chciał zrobić, ja wiesz, też 7-7 normalnie. Ale nie musiałeś kurwa, widzisz, ja to mówię, ja tam króciutko powiedziałem, jak tutaj chcieli nauczyć się jakąś wagę, to no ja ta, no fronta że... zajebałeś Kuby i on tam co chwilę na tym face to face mówił 72, no dobra 72,5, więc już tam się uginał, no ale z Edziem się tak nie da, zresztą jakbym chciał Edziowi fronta na łeb zajebać, to bym nad głowę strzelił, także to też nie jest takie proste, no. Ale to już nie chodzi o sam fakt tego, chodzi fakt taki, że kurwa, nie wiem, wątek zgubiłem, bo dzwonił się do mnie akurat, jak jestem kurwa po aplikacji, kurwa. Adwokackiej. Co? No adwokackiej. Witam na safari niewjebanej aplikacji, nie? No, dobra, poczujemy kurwa, smak wakacji. To dokładnie będzie kurwa na następnej konferencji. Dobra, Maciej, masz jakiś tam jeszcze kurwa... Nie, Józef, nie, myślę, że wystarczy, pogadaliście sobie. Dziękujemy ci bardzo za telefon. Resztę dokończymy kurwa vis-a-vis. A ja wolę tak gadać, ja wolę gadać. Tak, no na pewno lepiej, też tu słabe odsłuchy są. No, dobra, dobra. Pozdro, Józef. Ciałeczka, no, dobrej nocy. No. No. Jak myślisz, jak to się wszystko skończy, bo tutaj mamy realnie słowa. Nie wiem, no niby tam jest konflikt, ale to brzmiało jednak tak koleżeńsko bardzo. Jak taka dwójka kolegów tak przekomarzających się. Kurczę, no tutaj to... śmieszki z jednej strony. Muszę tego kwiatka mniej wąchać zdecydowanie, bo niektóre liście, wiesz, są świeżo w ogóle posadzone, znaczy nie liście, tak, ale to jest świeżo posadzony kwiatek i niektóre liście faktycznie mają dopiero parę dni i ten aromat jest taki intensywny. Tu akurat jest bardziej pryskane, więc też te pestycydy się przebijają, to jest mniejszy wtedy. Panowie, hej, z gala, a ściągniesz bluzę? 17. A czemu? Kurczę, no bo chcę wiedzieć, nie, jak bo jesteś... mi się poplącze mikrofon. Dobra. Dobrze. Bliżej czy... Panowie, bliżej, emocje. Face to face, Edzio. O, chodź. I Koro. I ten pojedynek uświetli nam galę High League 7. To może jeden z najpiękniejszych pojedynków otwarcia w historii. O, stary. Też masz dzisiaj pre-made na face to face? Ale ostatnio? Mnie napierdolisz, masz to, kurwa. Mówisz? Kurwa, ale ty masz bice, chłopie. A ty też tam widziałem coś, chociaż tak już tak. Masz to, 17 czerwca, pierwsza runda, kurwa, bierzesz mnie, chłopie. Jebi, nie ma mnie, kurwa. Mówisz? Nie ma mnie. Wierzysz we mnie. Tak. Zrobisz to. Zobaczymy, postaram się. No jak, kurwa, postaram, stary, nie możesz zakładać z góry przegranie, napierdolisz mi, ty od razu wjeżdżasz, kurwa, parterowo jak chcesz, nie? A w stójce nie mogę? Nie wiem. Nie może chyba. Dla osób, które nie wiedzą, na... Edzio trenuje od dawna boksa, Koro to czarny pas KPR. Nie ma, tak nie powiedział? Ma... Tak nie było? Nie, to jest nie. Czarny pasek z Patriotika. Chodzi mi, że... znaczy jest ja jest jakiś element od sponsora. Dobrze, z tego co pamiętam, Edzio, to ty trenujesz od lat boks. Nie, ja trenowałem crossfit. Ale ze sportów walki? Bo... Ale coś z boksami tak. Robisz na crossficie też, nie? Tam się zdarzy. No stary, masz. Natomiast kurwa, Koro... masz to, ja w ciebie wierzę. Dziękuję, Kornelu. No. To również lubię instrukcję KPR-y. Panowie, face to face, zróbmy to. Patrzcie sobie głęboko w oczy. I uwaga, moi ale drodzy. Ale mnie napierdolisz. Ja cię. 17 czerwca panowie stoczą pojedynek w klatce. Czy mnie zabije, kurwa. Dobrze. No, ale to jest nie fair w ogóle. Pozycja bokserska. Jak bokserska, jak ja na przegranej pozycji już na starcie jestem. Już niedługo widzimy się z kolejnymi programami. Śledź nasze socjale, będzie się działo. A na konferencji zobaczymy, czy Koro faktycznie spotka się z Józefem Bratanem i czy będzie tak źle, jak mówi Józef. Wielkie dzięki, że dzisiaj nas oglądaliście. Co złego, to nie my. Trzymajcie się i hej. No.